Witam, trzeci dzień turnieju szturmowego. Moja obrona, o dziwo, zaczęła w końcu funkcjonować, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No i zobaczmy, kogo mam na przeciwnika. Ok, czterech lekarzy i Kaedmon bez gaci. Na papierze wygląda ta obrona na słabą, ale zobaczmy, jak się będzie spisywać w praktyce. Dobra, wezmę taki skład. I czemu biorę Zarel? Zarel daje 5% z pasywki Barda do generacji many, więc wszystkie karty z klasą druida, czarodzieja oraz mnicha ładują się na 6 klocków. Ale ja niestety tylko mam dzika jako druida. Dobra, ten róg powinien być dobry. Zaraz załaduję sobie dzika. Tą stronę sobie wyciszymy. I teraz po co wziąłem Franca? Franca wziąłem po to, żeby blokować dzika, a żeby to zrobić, to muszę poczekać, aż Rygard wyciszy. Znaczy nie wyciszy, tylko wyczyści. Aj, troszkę zabrakło niestety. No nic, zaczynamy od nowa. Tam widzę, wpadło odbicie, więc na razie fioletowych klocków nie ma co używać. Obrona jest raczej prosta do pokonania, ale będzie irytująca przez to, że Kieł jest wojownikiem. Masakra, czterech lekarzy. Okej, nie ma kwadra, spójność jest tej skórki. Jezus, ale obrona. Podobny setup, więc myślę, że to, co mam, znowu się powinno sprawdzić. Już tutaj teraz jest Kirill w innych ciuszkach. Ok, na razie plansza taka nie za ciekawa. Spieszę się po Franca. Ferrand jest oczywiście wyłączony z rozgrywki.
Okej. Okay. Tutaj zamiast drzewa wezmę sobie krzewo. Zamiast drzewa wezmę sobie krzaczka. Z tego względu, że jest ten Unite, on dosyć mocno bije. Nie chciałbym, żeby gdzieś tam moje kluczowe karty oberwały przypadkowo. Plansza piękna. A i odrobinka brakło. Franz jest dosyć kluczową kartą na szturmach. Właśnie z tego powodu, że dużo osób bierze karty, które podbijają jakiś atak albo no ogólnie statystyki, a Franz to zazwyczaj wszystko blokuje. I on to blokuje na mnóstwo tur, bo bodajże 5, 6. Brynhilda, ona jest. Znowu jest. Środek jest cały pasywny, więc krzewo musi iść na ławkę. I zagram sobie chyba na dwa wyciszenia. To powinno być dobre. Brakuje trochę zieleni, ale weźmy co jest na razie. I zaraz będę się martwił. Dobra, i teraz już Brynhilda powinna być wyłączona z dalszej walki. Tak samo jak Ferrant i Cyprian. Magia Franza trwa. Wyciszymy sobie tą stronę tym razem. Co dalej?
To niestety Cyprian znowu się spalić, no ale jest trudno. I to co wczoraj wspominałem, nienawidzę klasy druidów na szturmach, bo te krzaki są naprawdę kłopotliwe. Ale myślę, że tutaj się już nic złego nie może wydarzyć. No i kolejny krzak. Kiedyś na krwawej jadce przegrałem z Belif, bo nie mogłem się pozbyć jej krzaków. Miałem zbyt pasywny skład. Ale tutaj raczej nikt nie grozi. No i tu jest kolen. I na kolana na pewno muszę wziąć krzewo niedźwiedzicę. Z tego względu, że kolen w podwójnym dresie ma 1100, prawie 20 ataku. No masakra. Do tego są dwie likwiu. No fajna obrona, fajna, ciekawa. Znaczy tak, jeśli uda mi się zablokować środek moją likwiu, to powinienem to wygrać. I okej, okay, raczej się to uda. Na pewno się to uda. Krzewo przyjmuje cios. Tylko czy ja muszę już teraz wyciszać? Niby nie muszę teraz jeszcze wyciszać, ale chciałbym już te właśnie te trzy żółte, żeby się załadowały dla Liksiu na kolejny atak. Tylko chyba spróbuję wpierw tak zrobić. Oczywiście nie chcę, żeby Kirin ich wyleczył. Za ile strzelasz, dziku? Za dwie tury. No dobra, zaryzykujmy. Raczej tej kaskada nie ma szans wpaść. No i dobra, i tutaj już jest pewna wygrana. Okej, okay, wczoraj 5-0, dzisiaj 5-0. Obrona na A wskoczyła, także jestem zadowolony. Oczywiście nie będę gdzieś wysoko, bo w pierwszy dzień miałem obronę E, no i miałem dwie porażki. 428 miejsce. To i tak całkiem nieźle. Spodziewałem się, że będę dużo niżej. Pyzon, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj cię tu zobaczę, także walcz tam. Trzymajcie się, dajcie znać, jak wam idzie turniej.